Kardynał. Dziwisz, papież przebaczył Akce, Akca nigdy nie przeprosił kardynał. Stanisław Dziwisz, Jan Paweł II przebaczył zamachowcy. Jan Paweł II przebaczył zamachowcy, myślał o nim, jako o zagubionym bracie, chociaż Ali Akca nigdy nie przeprosił Jana Pawła II, powiedział pap kardynał. Stanisław Dziwisz. Jak zaznaczył, papież swoje cierpienia ofiarowywał Bogu za Kościół i świat. W czwartek mija 40. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Wspominając tamto wydarzenie, ówczesny sekretarz papieża, kardynał Dziwisz podkreślił, że papież przebaczył zamachowcy. Ojcu Świętemu zależało, aby wiadomość o tym dotarła do Ali Akcy. Dostrzegał dramat tego człowieka, który był na usługach zła i w tym sensie jego życie było złamane, powiedział hierarcha. Wyjaśnił, że Ojciec Święty widział w przebaczeniu udzieloną nadzieję dla tego człowieka uwikłanego w zło. Zwrócił uwagę, że w książce Pamięć i tożsamość papież opisał chwilę po zamachu. Pamiętam tę drogę do szpitala. Zachowałem jeszcze przez pewien czas świadomość. Miałem poczucie, że przeżyję. Cierpiałem, był powód do strachu, ale miałem taką dziwną ufność. Mówiłem do ksiądz Stanisława, że wybaczam zamachowcowi, przytoczył słowa papieża kardynał Dziwisz. Jak dodał, kilka dni po zamachu podczas modlitwy plus Królowo Nieba plus transmitowanej z Polikliniki Gemelli powiedział, plus modlę się za brata, który mnie usiłował zabić. Szczerze mu wybaczyłem plus. Nie były to puste słowa. Podkreślił, że przebaczenie zamachowcy było potrzebą jego serca. Myślał o nim, jako o zagubionym bracie, chociaż Ali Akca nigdy nie przeprosił Jana Pawła II, wspominał kardynał Dziwisz. Okazana mu serdeczność nie została odwzajemniona, dodał. Powiedział, że Jan Paweł II często powtarzał, że łączył swoje cierpienie z cierpieniem Chrystusa na krzyżu i ofiarował Bogu za Kościół i świat. Po zamachu, w drodze do szpitala ostatkiem sił zwracał się do Matki Bożej. Podczas pobytu w Poliklinice Gemelli zrozumiał, że to Maryi z Fatimy zawdzięcza ocalone życie. Zamach miał miejsce dokładnie w 64. rocznicę objawień w Fatimie 13 maja, zwrócił uwagę duchowne. Wspomniał, że tego dnia na placu świętego Piotra znajdowała się figura Matki Bożej Fatimskiej, która przyjechała z niemieckimi pielgrzymami na audiencję generalną do Rzymu. Kardynał Dziwisz podkreślił, że Jan Paweł II był przekonany, że zamach i związane z nim cierpienia są darem od Boga. Wierzył, że w ten sposób, przez ofiarę swojego cierpienia, mógł przysłużyć się Kościołowi i światu. Ta świadomość była źródłem jego siły, zwłaszcza w momentach, gdy pojawiały się kolejne dolegliwości, a nawet zagrożenie życia, wskazał kardynał. W jego ocenie, papież z tamtych bolesnych dni wyszedł wewnętrznie silniejszy, duchowo pogłębiony i jeszcze bardziej zjednoczony z Chrystusem. Nigdy nie poznamy w pełni duchowych owoców tego zamachu, możemy być jednak pewni, że swoim cierpieniem papież wyprosił u Boga wiele łask dla Kościoła i świata, stwierdził kardynał Dziwisz.